Barowiec dążący na wschód przybył tego popołudnia i wielka jadalnia hotelu była więcej niż w połowie zapełniona ludźmi zaopatrzonymi w stufontowe bilety podróży na około świata. Znajdowali się tam pary małżeńskie, jakby zadomowione w nowym otoczeniu i nudzące się z sobą już w środku podróży. Małe i duże grupy biesiadników i pojedynczy goście, a wszyscy jedząc uroczyście lub ucztując hałaśliwie, myśleli, rozmawiali, żartowali lub krzywili się, tak jak to przywykli robić u siebie w domu. Co zaś do ich chłonności, wrażeń oraz inteligencji, nie przewyższali nią swoich kufrów. Co stały w pokojach na górze, podobnie jak ich bagaże, poznaczeni byli etykietami, które stwierdzały, że przejeżdżali przez takie to a takie miejscowości i cenili sobie wysoko to wyróżnienie swych osób, zachowując kartki naklejone na walizkach jako udokumentowane świadectwa, jedyny trwały ślad korzyści wyniesionych z podróży. Ciemnolicy lokaje krzątali się bezszelestnie po przestronnej, gładkiej posadzce. Od czasu do czasu rozlegał się śmiech młodej panny, niewinny i pusty jak jej dusza. A gdy brzęk porcelany nagle przycichał, dochodziło kilka słów cedzonych z afektacją przez jakiegoś dowcipnisia, popisującego się wałkowaniem ostatniej skandalicznej historii z pokładu wobec szczerzących zęby współbiesiadników. Dwie koczujące stare panny o drewnianych twarzach, wystrojone przesadnie i dziwacznie, niby dwa bogato przybrane strachy na wróble, studiowały z cierpką miną jadłospis, szepcząc do siebie zwiędłymi wargami. Trochę wina otworzyło serce Jima i rozwiązało mu język. Zauważyłem, że jadł z apetytem. Mogło się wydawać, iż pogrzeba epizod, który zagajął naszą znajomość. Epizod ten był widocznie czymś, czego nie poruszy się już nigdy na tym świecie. Miałem wciąż przed sobą błękitne, chłopięce oczy, patrzące mi prosto w twarz. Młode oblicze, szerokie ramiona, otwarte, opalone czoło, białe u nasady wijących się jasnych włosów. Cały jego wygląd przemawiał mi do serca. Szczery wyraz, uśmiech pełen prostoty, młodzieńcza powaga. Należał do gatunku porządnych ludzi. Był jednym z nas. Mówił, trzeźwo, z pewnego rodzaju powściągliwą swobodą, ze spokojem, którego źródłem mogło być męskie opanowanie albo też bezwstyd, nieczułość, absolutna nieświadomość niesłychany fałsz. Któż to mógłby odgadnąć? Sądząc po naszym tonie, mogliśmy rozmawiać o kimś trzecim, o meczu futbolowym, o zeszłorocznej pogodzie. Nurzałem się w przeróżnych domysłach, aż wreszcie pewien zwrot w rozmowie pozwolił mi zauważyć, bez urażania Jima, że to badanie musiało być na ogół bardzo dla niego przykre. Wyciągnął ku mnie szybko ramię przez obrus i chwycił moją rękę obok talerza, wpijając we mnie oczy. Przestraszyłem się. To musiało być strasznie ciężkie, wyjąkałem, zmieszany tym przejawem niemego uczucia. To piekło, wybuchnął nagle zduszonym głosem. Na ów gest i słowa dwóch szykownych obierzy światów u sąsiedniego stołu podniosło niespokojnie oczy z nadmrożonego budingu. Wstałem i poszliśmy ku frontowej galerii na kawę i cygara. Stały tam małe ośmiokątne stoliczki z świecami palącymi się w szklanych kloszach. Kępy roślin o sztywnych liściach przedzielały grupy wygodnych plecionych foteli. Między parami kolumn, których czerwone trzono odbijały długim rzędem światło padające od wysokich okien, noc ciemna i połyskliwa zdawała się wisieć niby wspaniała draperia. Światła kotwiczne okrętów mrugały z dala jak zachodzące gwiazdy. A wzgórza z drugiej strony portu były podobne do zaokrąglonych, czarnych, gromowych chmur, które stanęły w miejscu. Nie mogłem uciekać, zaczął Jim. Szyper uciekł to dobre dla niego. Ja nie mogłem i nie chciałem. Wszyscy oni wykręcili się z tego tak czy owak, ale mnie to nie przystoi. Słuchałem go ze skupioną uwagą, nie śmiąc się poruszyć na krześle. Chciałem się o nim wszystkiego dowiedzieć, a do dziś dnia nie wiem nic, mogę tylko zgadywać. W jednej i tej samej chwili był ufny i zgnębiony zarazem. Jakby jego przekonanie o własnej niewinności tłumiło w nim prawdę chcącą się wydobyć na wierzch. Zaczął od stwierdzenia, że nigdy nie będzie mógł wrócić do domu. A powiedział to takim tonem, jakby mówił, że niepodobna mu przeskoczyć przez dwudziestostopową ścianę. Jego świadczenie przypomniało mi słowa Breyerlego. Ten stary pastor Wesek zdawał się mieć słabość do swego syna, marynarza. Nie umiem wam powiedzieć, czy Jim wiedział, że ojciec ma słabość do niego. Lecz gdy wspominał o tatusiu, mówił tonem, który mi dawał do zrozumienia, że ów stary wiejski pastor jest najwybitniejszym ze wszystkich ludzi, jacy tylko od początku świata obarczeni byli troską o liczną rodzinę. Choć ani razu wyraźnie tego nie mówił, podsuwał mi to z niepokojem, żebym nie miał co do tego wątpliwości. Było to rzeczywiście bardzo szczere i pełne wdzięku. Lecz dodawało do innych składników tej historii bolesną świadomość o życiu tamtych ludzi hen daleko. Przeczytał już to wszystko w gazetach tam w kraju, rzekł Jim. Nigdy nie będę mógł spojrzeć w oczy biednemu staruszkowi. Nie ośmieliłem się podnieść wzroku, póki nie dodał. Nie mógłbym mu nigdy wytłumaczyć, tego by nie zrozumiał. Spojrzałem na niego. Palił, pogrążony w myślach, a po chwili ocknął się i zaczął znów mówić. Przede wszystkim wyraził pragnienie, żebym go nie mieszał z jego wspólnikami w, w zbrodni, powiedzmy. Nie był tak jak oni. Należał do zupełnie innego gatunku. Nie przeczyłem mu. Nie miałem zamiaru w imię jałowej prawdy. Pozbawiać go choćby najmniejszego okruchu jakiejś odkupiającej łaski, która by się mogła stać jego udziałem. Nie wiem do jakiego stopnia sam wierzył w swe słowa. Nie wiem do czego zmierzał, jeśli w ogóle zmierzał do czegokolwiek. Podejrzewam, że on tego sam nie wiedział, bo wierzę, że żaden człowiek nie rozumie nigdy w zupełności swych własnych, chytrych wykrętów. Mających na celu ucieczkę od ponurego cienia samowiedzy. Nie otwarłem ust ani razu przez cały czas, gdy Jim roztrząsał kwestię, co mu właściwie wypadnie zrobić po ukończeniu tego idiotycznego śledztwa. Widocznie podzielił wzgardliwy pogląd Bajego na postępowanie sądowe nakazane prawem. Wyznał, że nie ma pojęcia, dokąd się zwrócić. Tak to wyglądało. Jakby raczej głośno myślał, niż do mnie mówił. Świadectwo przepadło, kariera złamana, żadnych pieniędzy, aby się ruszyć z miejsca, żadnych widoków na utrzymanie pracy. W kraju może by się i co znalazło, ale na to trzeba by się zwrócić o pomoc do rodziny, czego zrobić nie chciał. Nie widział innej rady, jak tylko zaciągnąć się na statek w charakterze prostego marynarza, a może mógłby dostać miejsce pod oficera na jakimś parowcu. — Dałby sobie z tym radę. — Tak pan uważa? — spytałem bezlitośnie. Zerwał się, podszedł do kamiennej balustrady i patrzył w noc. Po chwili był już z powrotem. Stał przy moim krześle, górując nade mną, a jego młodzieńcza twarz jeszcze była chmurna od bólu pokonanego wzruszenia. Zrozumiał bardzo dobrze, że ja nie wątpię o jego zręczności w sterowaniu okrętem. Zapytał głosem, który drżał z lekka, dlaczego pan to powiedział? Pan był dla mnie taki strasznie dobry. Nawet się pan nie roześmiał, kiedy tu zaczął się jąkać. Ta pomyłka, rozumie pan, wystrychnęła mnie na dudka. Przerwałem mu mówiąc dość żywo, że według mnie taka pomyłka nie jest okazją do śmiechu. Usiadł i wypił powoli kawę. Opróżniając małą filiżaneczkę aż do ostatniej kropli. To nie znaczy, abym myślał choć przez chwilę, że na to zasłużyłem, oświadczył wyraźnie. Nie myśli pan? rzekłem. Nie, potwierdził ze spokojną stanowczością. A czy pan wie, co pan byłby wówczas zrobił? Hm? Wie pan? A przecież pan nie ma siebie za przełknął ślinę. Za psa! I mówiąc to, słowo wam daję, spojrzał na mnie badawczo. Okazało się, że to było pytanie, pytanie bona fide, jednak na odpowiedź nie czekał. Zanim się opamiętałem, ciągnął już dalej z oczami utkwionymi wprost przed siebie, jakby wyczytywał jakiś napis na tle nocy. Wszystko polega na tym, żeby człowiek był w pogotowiu. Ja nie byłem w pogotowiu, nie byłem w tamtej chwili. Nie chcę się usprawiedliwiać, ale tak bym pragnął wytłumaczyć, tak bym chciał, żeby ktoś zrozumiał, ktokolwiek, choćby tylko jeden człowiek. Pan. Dlaczegożby nie pan? Było to tak uroczyste, a także i nieco śmieszne. Jak zwykle walka jednostki, usiłującej ocalić swoje pojęcie o tym, czym być powinna. Ten sztuczny wzór postępowania, taki cenny, który jest jednym z prawidł gry, niczym więcej, lecz posiada straszliwą potęgę, bo przywłaszcza sobie bezgraniczną władzę nad przyrodzonymi ludzkimi instynktami, bo grozi okropną karą za wykroczenie przeciw sobie. Jim zaczął opowiadanie dość spokojnie. Na pokładzie parowca linii Dale, który zabrał tych czterech ludzi płynących łódką, w dyskretnym blasku zachodzącego słońca, już na drugi dzień zaczęto patrzeć na nich z ukosem. Tłusty szyper opowiedział jakąś historię, pozostali milczeli i z początku wzięto wszystko za dobrą monetę. Nie bada się biednych rozbitków, których miało się szczęście ocalić, jeśli nie od okrutnej śmierci, to w każdym razie od okrutnych cierpień. Potem, kiedy już był czas na zastanowienie, może uderzyło oficerów na awondale, że jest coś podejrzanego w całej tej sprawie, ale oczywiście zachowali swoje wątpliwości dla siebie. Wzięli na pokot kapitana, oficera i dwóch maszynistów z zatopionego parowca Patna. To im wystarczyło. I powinno było wystarczyć. Nie pytałem Jimma o uczucia, których doznawał podczas tych dziesięciu dni spędzonych na statku. Ze sposobów, w mi o tym opowiadał, mogłem wnosić, że był poniekąd ogłuszony odkryciem dokonanym w samym sobie i niewątpliwie usiłował je wytłumaczyć jedynemu człowiekowi, który był zdolny zrozumieć całą jego straszliwą doniosłość. Zrozumcie, że nie starał się pomniejszyć tego odkrycia Jestem tego pewien I to go właśnie wyróżnia w moich oczach A jakich doznał uczuć, gdy wysiadł na brzeg I dowiedział się o nieprzewidzianym zakończeniu historii W której odegrał rolę tak opłakaną, Nic mi o tym nie mówił I trudno to sobie wyobrazić Ciekaw jestem, czy miał wrażenie, że Ziemia zapada mu się pod nogami. Chciałbym to wiedzieć.